Witamy, proszę Państwa, w kolejnym odcinku. Mamy już następny dzień. Załatwiliśmy temat z tamtym sprzętem. Chyba. Rozebrany, miska, zdjąłem wczoraj miskę. Stonkę popryskaliśmy. Dzisiaj trochę wyjazdów na mieście. Jak co dzień ostatnio. Tak, no i teraz przy upale 34-stopniowym rozkręcamy wał od wytrząsaczy. Ten pierwszy wał wykorbiony, drugi zostawiamy. Na razie tam łożyska się wydają ok. No i zobaczymy, jak to będzie latało. Tamten to można w każdej chwili tak czy się wymienić, a dokładnie. Ten to jak jest rozebrany, by trzeba było ten podajnik, podajniki zdejmować, nie? A że mamy zdjęte, no to je od razu wymienimy. Dokładnie, dobra. Baterię przełożyłem, składamy do kupy, numerujemy. Łożyska same odchodzą. Łożyska same się rozpadają. Tragedia. Trylogia, horror, zwał jak zwał. To jest słabo, 60 na dach trzeba postawić, do womu zapiąć i będziesz gazował 60 na górze, chociaż mi spali. Dobra. NO41. Tu jest, od K jest mniejszy, a to jest większy. Tak? Czyli tak. Tak jak teraz. I to jest numer 3. To mamy z 5, 4 i 3. Dobra, trzeba tak rozpieczętować nasze zwłoki. Rozbierzmy je na części pierwsze. I mamy tak. Coś pięknego. Słyszycie? Jak to miało chodzić? Twoje już przeżyły, jakby sobie nie patrzeć, sobie nie mówić. Dobra, będziesz, tyle jest smaru. Co? Tyle jest smaru? Pokaż, tu widzą. Tyle jest smaru w łożysku nowym, nie? No. No i tak, no i ja wam powiem, że tak robią w fabryce, bo ja przecież pracuję, tylko że wele Stachu smar... też tak robię, tylko psik jak... I tyle jest, no. Trzeba smarować. Ale to jest ten lepszy smar. Ten lepszy. Bo u nas też dany. Na bazie mydła litowego. Wiadomo, że jak sobie dołożycie, to będzie co innego, nie? A tym bardziej, że one są niesmarowane. Takie łożysko możesz włożyć, jak masz punkt smarowania, a no jak właśnie. Nie ma punktu smarowania, że ono nie masz dostępu do nabicia, no, kalamitką, no to lepiej dołożyć smaru i tyle, nie? Dokładnie, słuchajcie, tylko mechanika Zenox. Tak, tylko że pamiętajcie, że jak to mówią, z umiarem. Nie przesadzi, żeby nie wybiło, obudów. Coś stabilnego. Powoli wychodzi, ale ciężko idzie. Ta-da! Wyszło. Jedno już jest. Bimbiarkiem polejemy. Bimberkę wyczyścimy. Ale tak też się. Kurwa, jak bimber to pachnie, ten rozpuszczalnik, ten, co żeś ty kupił, zmywacz. Może z bimberu robione. Kurde, ale byłoby piękne. Klasycznie, o. Proszę bardzo. Tankuje. Do pełna. Pamiętajcie. Połowa złożona. Trzeba się nawadniać. Dokładnie, mechanik Zenox potwierdza. Przy takich upałach trzeba się nawadniać. Dobra, mam 42. Ja mam papier, ja potwierdzę. Ale on potwierdzi, bo ma żółte. Stachu ma niebieskie. To ty masz niebieską kartę na policji założoną. A skąd wiesz, jaki kolor jest karty na policji? Co? Nie. A właśnie. Mamy tutaj... Skąd ty wiesz, że są kurwa niebieskie? A ja się pytam ciebie, skąd ty wiesz, nie, właśnie. Ty powiedziałeś, że ja mam niebieskie. Ja mówię niebieskie, ale nie powiedziałeś, że na policji. Ale powiedziałeś, że a skąd wiesz, że są psychiatryczne niebieskie? Ja tylko słyszałem o żółtym. A ja coś czytałem w internecie. Tak, wyczytałem w internecie. Jak ty internetu nie masz. No nie będzie, jak przejedziemy kombajnem po wsi, to może nie być. Siła dłowód nam zerwie.
No i tak, sytuacja wygląda następująco. Trzy założone, jeszcze nie skręcone, tylko nałożone i będziemy dokręcać, jak złożymy wszystkie. Teraz w drugą stronę trzeba iść. No i tak. Na tych starych jest tylko znaczenie 6209 bodajże, jakieś LL. Nie wiem, co to ma znaczyć. No i co? 6209, 2RS, C3. 2RS, czyli tak, 2RS to jest tak. On wam powie. Ja wam powiem, bo ja robię przewodnik. Tak, on wam powie. To chodzi o to, że one są, że one są z dwóch stron uszczelniane. Piotruś potwierdzi, bo robił też z Stachem. 2RS, a jeszcze ta RS to jest do tego, że to jest tak jakby mocniejsze uszczelnienie. Bo jest 2R. S, mm-hmm. A to jest 2R SR. Mm-hmm. I to R oznacza, że jest tak jakby to uszczelnienie lepsze. Zaraz wam pokażemy, jakie jest eleganckie uszczelnienie. Jak Sachu je ściąga. No, jak je ściąga. I daje smaru. Pamiętajcie, do kombajnu tylko smar na bazie mydła litenowego, bo się nie wytopi. No, zwykłego smaru nie ma co bić w tabotnicę, bo to gówno jest, zaraz w szlak go trafi. Dobry smar. Od siebie z Zenoxa granitu. Tak, z granitu. Na bazie jest trochę tubek. Mydła litowego. Litenowego. Od minus 25 stopni do 120 tam było. Tak? Najlepszy smar, jaki byście chcieli do kombajnu, to można na poli mocznikowy, chyba się tak nazywa. Na bazie fosforanu. Poli mocznikowego. Jest do 220 stopni. On jest chyba największy, smar największej klasy. Na wyższe no to założyliśmy łożyska z kraśnika, iskrowskie takie nie produkują. Z iskry nie było, więc ty łożysk. A chciałeś założyć jakąś łożysko z iskry? Gorzej jakby się to spieprzyło z iskry. Reklamacja od razu na fabrykę, na produkcję by poszła. I tak. O, znowu ktoś dzwoni do mnie. Pardon się, widzowie, zaraz wracamy. Panowie założone. Po przerwie na łobiadek. Do obiadu wszystko dobrze szło, a po obiedzie? No się okaże. Coś ty kurwa zrobił. Przecież właśnie tak się czaję, więc zmieniasz. Pamiętaj, nie więcej jak 60 juta. I elegancko. A teflon został na tej nakręce. Nie wiem, za dużo mocy. Nie ma co więcej kręcić. Teflon zrywa. No to co ja ci poradzę? Na jedynkę ustaw. Jak to? O kurde! Dobra, panie. Nie będzie nikt tego rozkręcał. Luzu nie ma bicia. Może tutaj trzeć, wiesz, w sensie, że jest taki. No budowa. Dobrze jest, nie? To łożysko chodzi. Kurde. Dobrze. Chmurzy się, oby padło. Spadło coś, bo 35. Dobrze jest, teflon już wierzy. Jak się odkręci raz, to już do wywalenia. No wiem. Bo ja ci to mówiłem. A, no tak. Trzeba wiedzę przekazywać. Co wie, to ci przekazuję. Gdzie jest pan kombajnista? On tu powinien kręcić. Właśnie. Dara przyjdzie o 15. Ale siła. Za dużo powietrze nabite. 8 bar to za dużo. Nie ma luzu na boki? Zobacz. Jestem. Też jest? Na każdym jest, bo to, bo one mają C3, wiesz. No mają te, luz mają taki. Też, nie? No ale nie mają jak tamte, wiesz. No te tamte to miały C10 już. C10 już, tamte już były na wykończeniu. Nie, no bo wysokoobrotowe, to jak one się, one napuchną, to będą, wiesz. Sztywne, no sztywne. Wiem. No bo wiesz, bez smarowania, bez niczego to. Każdy mają smoro nabite. Dodatkowo. Dodatkowo, tak jak należy. Smar z firmy Zenox, z hurtowni Zenox, firmy Granit, na bazie mydła litowego, hydrofobowy, to znaczy, że odporny na wodę też. Tak. Także można smarować kombajn i lać wodę na niego.
Nic mu nie będzie. Smar się nie zmyje. Gra gitarami. Za riffem, riff. Bo boi się, bo chmurzy się, no. O. Proszę bardzo, może pizgnie ten deszcz. Skąd tam wołeś? A kurzej, bo zamknięty. Trzeba było go tam puścić do garażu. Tam... No to jest przecież otwarte. Tak. Dobra, Zachód tu kręci, a ja idę pokażę wam widzowie klepisko. Zobaczcie, jak to wygląda. Nowe klepisko. O, panie i panowie. Zobaczcie. Klepisko, fabryka. To już stwierdziliśmy, jak wymieniać, to wymieniać. Stare albo sprzedamy, albo będzie na zaś. Wszystko nowe. Kurde. Będzie coś pięknego. No i teraz będziemy składali w sumie bęben, bo jutro będziemy chcieli zawieźć to do wyważenia. Zobaczymy, co to będzie, nie? Oby ta chmurka, z tej chmurki coś spadło. No i tak, wał gotowy. Teraz zobaczymy, co dalej. Chyba ten bęben będziemy składać. Składamy do wyważenia. Wkładamy do wyważenia mucarnię. O, już mi się... Jemy tu samokontrujące. I tyle. Zimna czysta. Ono będzie tak jak było wcześniej, w sensie, że ponumerujemy to. Ktoś do mnie dzwoni, ojku. Dobra, nie mam czasu. Roki, dawaj, co robi. Ej! A, widzisz, jest znaczy. Co? Nawet jest strzałka w tą stronę miałeś. No tak. Druga cepy, gdzie są w garażu, czy? Tu są oparte o te. Jedne są tu. A dobra, są. Roki, sieć tam. Świrujesz, piesek. Słyszy lekkie zagrzmienie i... już ten... już jest... się dzieje w ogóle. Piesek, nie bój się. Tu mamy książkę. Bez niej ani rusz. Gdzie jaki nóż? Nad mi się zremował. O, jakiś nowa kosa. Nie bój się, Roki, nie chodź tu, bo przeszkadzasz. Uciekaj do tego garażu, siedź tam. Ciach. Cepy z u. Dobrze dało. Gdzie to? Mam 34. 35 w cieniu. Ale... Jutro tyle mamy. Czuć jeszcze nowość, ale ładnie pachnie. Zagrzmiała to, a Roki to już nie wie, gdzie ma iść. Typowy pięk. No to. Teraz już nie ma znaczenia, jakie numerki. Najlepiej to byłoby je poważyć i wiesz, po przeciwnych stronach w miarę równe. Dużo roboty by było. Ale jak dajemy na do wyważenia, to cóż nam to zmieni? No tak. To chcę zobaczyć, gdzie kliny są. Kliny jest to, kliny jest tu. Dobra, zgadza się. Musi się zgadać. Piotruś trzyma. Nie wiem, czy nie trzeba wegrać te kaczki. Dobra. Jak będzie już dwa, to będzie szczytnie. No. Nie boją się burzy. Co? Zobacz, pod samochód kurwa wlazła. A niech siedzi, niech ma spokój chociaż będzie. O. Co ty, jak już trzy pójdą, to już będzie sztywne. Ale wiesz co? Co jest? Jak? Jakby wał wsadził do nich do środka, to by wał wtedy trzymał równo to, bo jak będziemy to przekręcać, to wiesz, że możemy skosić to, bo to będzie, możemy nawet tak skręcić, też będzie.
No jak założymy już środka. Jak już założymy trzy, to już nie będzie tak skręcało. Jak będą założone te środki. Ale jak będzie skręcał, to możemy tak skręcić i wszystkie skręcić, to będzie tak. No jak, pięć jak damy dookoła, nie ma szans. Może się, nie bo ma jest szans. Luz, jest luz. To teraz tylko. Będzie, bo jak zakręcisz jedno, to zostanie. A jak było bez klinu, tylko przestawić i wtedy dopierdzielić cztery i wtedy jest spokój. Będzie luz. A jeżeli są wszystkie równe dookoła, to... No na pewno nie po tym. Mówię ci, nic nam nie szkodzi, żeby założyć wał i później wyjąć. Bez klinu, tym bardziej. Się schłodzi jak opada może. Teraz na przeciwnych stronach cepy, to nie byłoby sztywne. Deszcz. No, chociaż chłodno. Przyjechały pomocniki. Mechaników. Mechaników, wiadomo, przywiozły to trzeba. A, bo, i podkładek kurwa nie ma. Bo bez tego nie będzie. Możemy sobie poradzić. Mieliśmy problemy, bo zgubiliśmy podkładki. Ale zrobiliśmy sobie takie. To jest blacha dwójka. Oryginalnie są blacha półtora. Ale je tak wycięliśmy i zważyłem na wadze i wychodzi 15 gram, co jak należy. No i co? Jeden pomocnik tam z tyłu, tu jest drugi. Przestaw ta się, chłopaki. Ja? No. Ja się nie przestawiam. Czemu? Nie bój się, nie zjedzą cię. A tu Ursus C330, ten co zawsze komentuje pod filmem. Zawsze jest komentarz jego pod filmem. Zawsze jest jego komentarz. No, przyjechały chłopaki pomóc nam przy kombajnie, bo... Bo co? No bo roboty jest ciula. A co? A rąk do pracy brakuje, nie? Czekaj tam. Cześć Marcel. Pokażę co wy tu robicie. No. Okręcają osłonki od drugiego wału wykarbionego. Muszą tutaj jeszcze te podkręcać, będzie to musieli. No wiem, bo. No bo te nie zajdą te oprawki. No i damy smaru i będzie luksus. No i co? My działamy. Robimy tutaj coś, co nie można nagrywać, także widzimy się za chwilę. Jak będzie weselej. Kurwa, się żegocze ten bizon. No, zakładamy teraz tutaj nowe łożyska na wysyp, rolkę napinającą wysyp rury. Chcę sobie podwadzić czymś to, ale czym to podwadzić, żeby tu można było troszeczkę smaru na nałożyć. Zaraz sobie tu zrobimy kurde końcóweczkę. Już. Nasmarujemy, złożymy i dalej będziemy. Wiesz co? Macie tutaj zmywacz. Weźcie zobacz. A zdejmiemy, czekaj, mam taki, zobaczymy jak to wygląda. A smar jest tutaj, no. Marcel, wejdź no pod bizona. Nakrętka mi tam wypierdoliła. Nie, czekaj, tam miałem taki mniejszy, wiesz? Kurwa. Jak w fabryce. Jeden skręca mocarnię, drugi czyści, trzeci łożyska wymienia, a czwarta ekipa kręci, kurde, przy wytrząsaczach. Chyba coś czuję, że tam z tego to nawyratuje śrubę. Tu jedna już spadła. Nie, no to wiadomo. Ło. Ile tych śrub kupiliśmy? Który? Na stanie. 40 coś. Ile? 40 coś powiedziałeś. No to niech zostanie. O, jest. To no. O kurwa, zobacz jaki tu smary jest jeszcze, patrz. Nówka. No zobaczcie. Nie ma to myć, tylko na smaru. Nie, to jeszcze może to dołożyć tylko. I założycie taki lek, nie? Macie ten mniejszy śrubokręt. Dual drogi dochodzi. Chłopie, w tym pierwszym to jeszcze fabryczny smar. Taki żółciutki, jak nowe łożysko było.
Kurde, żeś to rozkręcił. Nie, lata taka. Relacja dalsza z frontu mechanicznego, tak. To skręcone. Zaraz wał, kiny wbijamy. Tak, tu Staszko wyspawa blachę. O, zobaczcie. Będzie zaimpregnowane jutro. Chłopaki tutaj kręcą. Zobacz to. Jest zajebiście skończone. Skończyliście? Tak. Daj te śruby. Jak to jest? Daj jeszcze śruby. No to jest skończone, poskładane. Jeszcze te dekiel. No, no i fajran tu będzie. No, Piotruś już tu wyczyścił, jest godzina po 20. Kurda, Piotruś, ale kurzysz. Już po 20 jest godziny. Piotruś to ładnie wyczyścił do... Nie ma ciśnienia. Piotruś ładnie wyczyścił do zaimpregnowania kolorem. O, idzie i kolejny mechanik. Gdzie masz czeropaka? Masz? Czekaj, wejdź se bramą, mocnij se bramę. Nie, to partyzanta, nie? No, witamy, chodź zobaczyć sprzęta. Dzisiaj brygada taka, że chyba nigdy takiej nie było. Siema. Akurat nagrywamy relację. Będziesz na odcinku, przemów. Pomachaj widzom. Dobra, mamy spawacza znowu. Cienką blachę pospawasz elektrodową czy igomatą? Ja oczywiście, ja spawam tylko jak wypiję. No i tak, dobra, my nabijamy wał. Zaraz będziemy się widzieć. Nabijamy, Stachu kończy już podajnik. Patrz, tak będę nabijał. To nie tam deseczką za duże. Tu jest deseczka specjalna. Nabijamy do połowy klina, żeby do połowy przeszło. Idzie. Idzie co? Chuj wie. Idzie, bo ja widzę. Czekaj. Co? Nakręcę dopiero. Ja to wiesz, deską biję, to nic mi nie będzie. Bagiem. Kreszkę nakręć i to już widzi, że zajebali. Kurwa, przez deskę? Po to kurwa 500 zł dawałeś za wał, kurwa, żeby teraz... Jeszcze. No tak, żeby było na drugą. Wałek toczyliście, tak. Czy nowy? To jest nowy. Deseczkę już strzeliło. Co? Gdzieś leży, tu jest stary. Nie, to jest od tego. Od odrzutnika. Oj. Za bardzo to sprężynuje. Ale idzie. Ładnie idzie. Odej z pies. Kurwa, byś zapieprzył mu w łeb. No dobrze. Wchodzą te kliny. Brygada dzisiaj taka dozbiera do składania, że daj ta spokój, ludzie. Bij nie tłumacz. Nie widzę, gdzie bije, kurwa. Nie widać tego. O, to tak musi być. Przynoś to tylko kto go kurwa wybije? Do wyważenia musi być. Wiem, że musi być. Deska poszło. Do żywotka. Nie, co to? Kurwa, żeby był taki do rąbania. Nie muszę, mam PR w domu. Ty, tak samo jak ja. Nie macie lepszej deski? No, była dobra wzięta. Nie ma, bo klocki są wszędzie pod BMW. Właśnie. To jest BMW, nie? Będzie Stachu czym rozpalać. Dobra, już. No i jeszcze. Coś ty. Musi się pojawić tu klin. Już tam pojęcie mu odnego, nie? Odejdź, Roki. Oj, bo ty bo jak tak będziesz. Jak tak będziesz, to my na drogę wyjdziemy. To trzymaj tak. Kurwa, wyjdziemy. Idzie, kurwa. O, teraz równie. Pojawił się. Pokazał się? Tu musi się pokazać. Nie, no musi się pokazać tutaj tylko. Tu się musi pokazać. Ale to się musi, na pewno no się no tak, musi. Żeby było, bo wiedzę, że mi to nie ten wal. Musi się pokazać też, nie? Widzę główkę! Gdzie? Przyj! Jeszcze! Gdzie jest? Jeszcze przyj! Złap mnie za rękę! Jeszcze
jeszcze? Dobra, stój! Jest? A daj mu jeszcze raz. Doktor Queen, odcinek pewnie. O, czekajcie. Dobra. Złap mnie za rękę. Mam rację chyba, okej. Ale zobacz jak kliny naciął. Kto taki? No. Tak ma być. Piotruś no. Chciał kliny. Tak. Zobaczcie jak zrobił elegancko. I co Stachu, dobrze będzie? Zakładamy do kombajnu już. Tknij te plany. Zaspawamy najwyżej. Ja bym położył go teraz na kobyłka i ja tam proponuję wianek. Dawaj, na kobyłka stawiamy go. A to jakieś. A to jakieś smacimy, żeby tylko zobaczyć ciekawości, nie? Wyważenie. Jak teraz wygląda bez wyważenia? Bez wyważenia. Będziemy kręcić śrubki do obudowy. A to spróbuj tego jeszcze trochę przebić. Dawaj tam nawet. Jeszcze przebić go dalej? Wyważa jeszcze, nie? No tu się bierze. Jak się wyważa? Śrubkami, blaszkami. Zakładasz tam. Jakby mnie wystarczyły. No tak, nie mówię jeszcze. Ja bym tego nie bił. Ja też, bo to już kliny się chwają. Dobrze, tu się. Już się klin schował. No tu też, wystarczy. O, tylko na samą górę trzeba. Chwila prawdy, panie i panowie. Jak to się będzie prezentowało na partyzanckim wyważaniu? Powiem ci tak, można go tu w domu wyważyć. Jak już się przekręcimy i wiesz, i będzie nie będzie się cofał, to znaczy, że będzie. No ale to tam musi być. Bicia na wale nie może być więcej jak 0,5 albo 0,15. Ten luz jest dopuszczalny. Ten, co ty robisz? Przedłuż i dłużej mi tak. Dobra, same byki. Ej, przesunąłem. No chłop paśny, no to wiesz, to niech dźwigo. Jest? No. Ale będzie się kręcił, nie będzie wadziło? Będzie wadziło. Weź na sam róg jeszcze go na róg. Poczekaj, no na... Jeszcze dalej, na wytoczenie, na wytoczenie. No, kładź go, będzie. Tak się nam spija, co? Młodejdź ta chłopoki, trzeba patrzeć. Ja się boję. Idealnie. Zakładać, jechać. Nie trzeba wyważać. Jest. Ale troszeczkę. Kurwa, nie ma troszeczkę. Dobrze wygląda, poczekaj. Tak. W drugą stronę, bo się w drugą stronę kręci, w tą. To że wiesz jak to jest, o. Nie, bądź zjeżdża. Na lewarka? Zjeżdża na lewarka. Jeżdża, a jak te gumy zdejmiesz? Da się zdjąć te gumy? Kurwa, bo zjedzie. A wiesz co zrób? Wiesz co zrób? Na sam, nie, na sam róg nie wyważy, bo jest tu clean. Jakbyś tu go dalej może, nie da rady. Tu. Na te miejsce, wiesz. Śliskie. Śliskie, no. O. Czekaj, jeszcze tu oliwy daj. Daj oliwy. Tu jest koło Przemka nogi. Ja pierdzielę, tyle ludzi to składaj, to chyba nie było tu jeszcze u ciebie, nie? Same chuje. Ktoś się musi odbierać, nie? To się musi odbierać, jo. Teraz to się kręci jak należy. Czekaj, zobaczymy, czy będzie mucił. Pożygnął tego. Zaraz jedzie w to się. Ja was kurwa sprawdzę. Jest! Łodej, bo cię zmuci. Nie ma picia, bo się ten. A co my się, tamty też się kręcił. Jak poszliśmy mu zary, tylko ma, wiesz, wariator tak. Ale wiesz, nie było tutaj łożyska, tu była ta cała powierzchnia była wywalona. Spawana była, napawana. Zobaczymy, jak długo się kręci. No, ciężar robi swoje. Musisz, że chyba jest dobrze. Zaraz się okaże, jak się będzie cofał długo. Chwila prawdy. Nie wiem, czy jedzie, jest sens to wyważać. Powiem ci, panie, jest sens to wyważać? Po co jeżdżę bił te kliny? Dobra, no wyważymy go dla świętego spokoju. No cóż, to więcej można mówić, nie? Dobra, zakręć im jeszcze, popatrzymy, jak się kręci. Zakręć kurwa z postawu. Koło fortuny kręć. A żeś teraz zakręcił. Zaraz snopki będzie mucić. Dawaj krusa ten. Dawaj panie tę pszenicę swoją. Zobaczymy jak muci. Klepiska postawimy i no. Weźmiemy ten na silnik tutaj, siarby tylko założymy tą wielką. Do domu, do tego, do 60. I klepisko podstawimy. Mucaria ręczna. Bez tego odrzutnika słomy. A od razu wialnia stała będzie z tyłu, będę leciało zboże całe na wialnie. Jeszcze masz mi zbalować, ja tu. Czym ci zbaluję? Ręcznie. No jasne. Utoczę ci takie kulki jak Rzyczek Nojarek. No bajecznie. To wiesz, taka prowizorka jest, no ale... Wiesz co, by się dopiero jakbyśmy w obudowę na łożyska stawili, a już nie będziemy to zakładać, to wtedy wiedział. Jakby na łożyska się to kręciło, nie?
No jestem zadowolony. Dobra, zaraz. No to byłoby to na tyle z odcinka. Już jest szarówka. Majster z Zenoxa. Ja już mam, nie mam siły. Stach już nie ma siły. Kończymy na dzisiaj, także widzimy się w następnym odcinku. Dziękujemy za obejrzenie odcinka oczywiście. No i co? Do następnego, nie? Cały czas do przodu. Jak cały czas do przodu. Powiedział Jacek Krzynówek. Cały czas do przodu. Co by się dało? Cały czas do przodu. Stachu ma rację. Trzeba słuchać Stach, a będzie dobrze. No, także do następnego odcinka. Nara. Cześć.